i cały ten cyrk wokół niego utrudnił tę dyskusję, ale my już do niej wracamy i za chwilę do niej wrócimy ponownie. Polska polityka już jest inna w związku z tą decyzją. Jeżeli przez 12 miesięcy, tak jak dzisiaj tu w Gdańsku, w innych miastach w Polsce, będziemy podejmowali inne tematy, to nie ma mowy. Państwo będziecie tym pomagali, interesując się tym, zdając z tego sprawę. I musimy po prostu doprowadzić do innej dyskusji niż dyskusji właśnie, kto jest odpowiedzialny, kto jest pochowany, kogo jest ekskomunikować czy ekskumować. Prawda? Bo to właśnie próbuje nam się nazwać polityką, a to nie jest żadną polityką. Więc w tym sensie ta zmiana będzie. Co więcej, powiem panu, w gwiazdach jest napisane, że będę premierem i tego się trzymam. Jeszcze jedno pytanie. W latach 90. Donald Tusk postawił na kampanię amerykańską i bardzo się na tym przejechał. Pan natomiast 2010 rok stawia na internet. W internecie wiadomo, ludzie różnie z tym internetem obsują, prawda? W internecie dużo piszą, a jeżeli przychodzi do realnych działań, no to niestety wygląda to, jak wygląda. Nie obawia się pan tego, że ten internet, to postawienie na internet to jest krok za daleko, że to jednak te 10 lat za wcześnie? Widzi pan, na tej sali było dzisiaj 350 osób mniej więcej. Ktoś to policzył z tych organizatorów dosyć skrzętnie. To naprawdę nie jest tak, że to było tylko klikanie. Ci ludzie przyszli, są. Było 5 tysięcy ludzi na kongresie w Warszawie, na spotkaniu w Częstochowie było 2 tysiące ludzi. Więc to jest coś rzeczywistego. Co więcej, my oprócz tego, że spotykamy się tak jak dzisiaj trochę poprzez internet, będziemy otwierali biura, będziemy mieli adresy, będziemy mieli szyldy, będzie biuro też w Gdańsku, będzie biuro w Warszawie. W Warszawie to już lada tydzień. No, podpisaliśmy nawet umowę na wynajęcie. Za chwilę będą wyłaniane władze, będą wynajmowały, bo jeszcze będzie i ta warstwa, i warstwa internetowa, i warstwa codziennego działania. Ja nie w internecie, tylko dzisiaj fizycznie przed Górą Gdańską przybiłem do krzyża zdjęcie Wiesława Jagłodzia. To są realne działania, trzeba robić to i to, ale uważam, że internet jest niedoceniany absolutnie siłą w Polsce, że on właśnie oznacza dużo więcej dopisów rzeczywistego niż myślą. A czy przypadkiem Palikot sam siebie nie zjada, bo ta medialna nagonka, ta taka medialność, prawda, Palikota jest w mediach przekoloryzowana, ale i pan ma tu swoją zasługę, prawda? I przez to jest tak odbierany palikatyzacja przez Napieralskiego, wprowadzana do polskiego języka. No cóż, traci na tym ruch poparcia troszkę, mam wrażenie, i sam Palikot. Niech pan mi da jakiegoś innego polityka, który zrobi spotkanie czy jakąś akcję, na którą nie przyjdą działacze partii, tylko ludzie z ulicy. Ale ilu przyniesie krzyż? Proszę mi znaleźć takiego polityka. Naprawdę pan go nie znajdzie. No, Napieralski z całym szacunkiem dla niego człowiek tak plastikowy, tak jakby sztuczny, tak Ale Palikot może być śmieszny, tak? No to zobaczymy, no to się okaże za 12 miesięcy, ja dopiero teraz zacząłem, czy ludzie zdecydują się na plastikowego, na plastusia, na Bielańskiego, czy na błazna Palikota, no to zobaczymy. Jeszcze chciałam zapytać o performance polityczne dzisiejsze z serdelkami dla biskupa. Czemu to ma służyć i czy szykuje pan jakieś kolejne? Miastach. No oczywiście, że tak. To znaczy te już powiedzmy biskupie zakończyliśmy dzisiaj. W 6 miastach się to odbyło. Poprzednio w 8, w 14. Wcale ja to nie oczekuję jakichś tłumów na tych spotkaniach. Chodzi o pewien gest, że mamy odwagę po prostu, czego do tej pory nikt nie zrobił, stanąć przeciwko biskupa i potraktować go jako obywatela w demokratycznym państwie, a nie jakąś świętą krowę, prawda? I to jest jakby najważniejsze, bo to przełamuje w przestrzeni publicznej pewną strukturę. Będzie promieniowało w ogromny sposób narody społeczeństwa. Właśnie nie dlatego, że były tłumy, tylko dlatego, że ten gest został wykonany. Tak jak u Mickiewicza, Gordon rozmawia z Bogiem i go chce nazwać celem, to ma pani podobną sytuację, że pani wyrywa w języku, od języka zaczyna się Lenin, każda rewolucja, wyrywa pani z języka pewne tabu. Sposób potraktowania właśnie biskupa w przestrzeni publicznej. I chcemy tutaj dać przede wszystkim świadectwo swoją ideowość. My naprawdę, w przeciwieństwie do Napieralskiego i SLD, jesteśmy antyklerykami. My naprawdę chcemy, żeby księża cofnęli się tam, gdzie powinni się znajdować, a nie będziemy się z nimi, tak jak SLD, i nie dogadywali, jak zdobędziemy władzę, wydawali majątek z komisji majątkowej, utrzymywali konkordat, religię, etykę i tak dalej, lekceważyli. To było udziałem formacji SLD w latach 2001-2005. Chcemy tutaj naprawdę prawdziwej zmiany państwa świeckiego. Temu służą te manifestacje. Będą one dotyczyły teraz innych spraw, ale to musi być niespodzianka, bo w każdym jesteśmy przygotowani na następną akcję w grudniu. Będzie ona dotyczyła zupełnie innej sprawy, związane z Kościołem, a na pewno będziecie państwo mieli z tego dużo zabawy i dużo domyśleń. Nie mogę nic zdradzić, no co? Koniec. Słuchajcie, jeszcze spotkanie organizacyjne. Pan w Budzie się odwołał.
nie głodzia. To jest bardzo wyjątkowe, takie posłanie. Ale wie pan, w tym głodzia, na głodzie jest pęterz pęczy nie roli. Dobrze. Szansa, dziękuję za to, co zostały.